Siema, siema. Dzisiaj w planach pofarmienie troszkę dungeonów. Oczywiście chodzi o klucze. Troszkę tutaj tych kluczy mam. Problem z tymi kluczami jest taki, że no nie wiadomo gdzie jest ten dungeon. Jak ktoś nie zna tego na pamięć, no to trzeba szukać. Jak dla mnie to powinno być tak, że klikam prawym na kluczyk, odpala się mapka, no i pokazuje mi gdzie jest dany dungeon. To by było zajebiste quality of life. No ale niestety twórcy na to nie wpadli. Jeżeli chodzi o hero level, to tutaj troszkę zmieniłem. Wywaliłem ten charm slot. Bo to daje tylko taki malutki charm slot na małego charma. Więc imo za tyle punktów to nie jest worth. Za to poszedłem w lewo, wziąłem attack speed. Wziąłem dexa. Crit Strike Damage, wziąłem Heroic Node'a i teraz chciałbym iść po Armor i Defa. No i jeszcze muszę jakiegoś glyfa tu znaleźć. A plan na dzisiaj to porobić te dungeony, farmić może jakiegoś glyfa, no i ulepszyć te glyfy, które ja tutaj mam, te dwa, nie? Na Magic Skill Damage i na Magic Skill Damage. Chyba, że są jakieś lepsze glyfy od tych, które mam. Ale o tym nie wiem. Mam nadzieję, że nie. No bo w tym miejscu najlepszy jest glyf na energię. Czyli tutaj na tą manę. Ewentualnie na armor. Też mógłby być w miarę spoko. Ale z tego co patrzyłem. No teoretycznie jest glyf of zapper. I on działa tak, że bije lightning damage. Aha, nie, jeżeli ja biję Lightning Damage, to tutaj mam szansę na dodatkowego chaina. Może to by było spoko. Zobaczcie, ile on kosztuje. Glyph. Wiecie, glyph. Może piszę tak, zapper. Zobaczmy. 10k. Ale najlepiej by było, jak najlepsze quality mieć, nie? 88. Pytanie, czy można też levelowane sprzedawać? Tak, można. A zlevelowane pewnie są dużo droższe. Dobra, na ten moment kupię 88% quality za 60k. No i zobaczymy, jak to będzie działać. Odpalamy sobie to i ja bym chciał to dać. Nie tutaj. Tutaj. O, zamiast tego. Zapper. 10% lightning damage, to jest fajne. A ten drugi mam pod siłę. I czy jest coś fajnego pod siłę? No nie bardzo. Imo ten jest najlepszy pod siłę. Także tego zostawiamy. No a tutaj pod co? Kurde, ciężko powiedzieć. Armor? Albo dexterity nawet? 3. No mało jest dexterity. Armora jest chyba najwięcej. A nie, czekajcie, bo tu jeszcze siła jest. Bo to aż dotąd mi łapie. Czyli mamy 8 siły. 6 armora. I to wychodzi na to, że siła. Tutaj byłaby najlepsza. No to tutaj ewentualnie Glyph of Titan Power mógłby być. Ale to na razie nie potrzebuję. Także co, no muszę szukać tych kluczy, gdzie są te dungi. Gdzie ja tu mam najwięcej kluczy? Battle Key, 6 kluczy. No i pytanie, gdzie on jest? Dobra, ten kluczyk jest na Fuji Coastie. Czyli tutaj. No i pytanie, czy jak ja odpalę 3 na raz, to czy się na to nie wywalę? Jak się wywalę, no to rip kluczyki, nie? Yes, please. Jak to tutaj wygląda? 50% mobki mają life'a więcej. Dobra, spróbujemy jednego Dunga. Najwyżej stracę 3 klucze. Bo nie jestem pewny, czy tu wystoję, czy nie zginę na hita. Ale zobaczymy. Let's go. Lecimy. Uwaga. Jeżeli chodzi o mój damage, to spoko. Ziomeczek się niestety wywala zaraz. I nie wiem, co z tym zrobić. Ja na razie nie umieram. Kurde, potek nie wziąłem żadnych.
Ty, no coś tam nawet leci w tym dungo. Jakiś mark, ale to jest item. Tak, tak. No dobra. To co, widzimy się na końcu? Albo jak umrę, mam nadzieję, że nie umrę. Dobra, no ja nie umarłem, niestety mój ziomeczek umarł. Coś tam leci, ale jakiś syf. I to też jest syf. Dobra, ile expika dostanę? Ja bym chciał to. Aha, 700 expa. A potrzebuję 8000. Jo, pierdziele. Ale będzie farmienia tego. Czy ja mogę od razu kolejnego odpalić, czy muszę resetować? Poka. O, mogę od razu kolejnego, kozak. Dobra, także git. Znowu trójeczkę odpaliłem. No i dobra, kolejny dungeonik zrobiony. Kurde, ale słaby jest ten dungeon, tylko ledwo 800 expa. Ja nie wiem, ile musiałbym takich dungów sfarmić, żeby wbić level, nie? Dobra, teraz chyba pójdziemy na tego, Devilski. No tu mam 6, więc znowu dwa razy po 3. No a potem zobaczymy. Dobra, wbijamy na kolejnego dunga. Tu sobie znowu zrobimy 2 razy 3. Bo żeby zrobić szóstkę, to ja bym musiał mieć, kurde, więcej damage'u troszkę. Myślę, że musiałbym mieć tego charma Iron Melona, na którego zbieram. I wtedy mógłbym sobie pozwolić na to. A tak się boję, bo kurde, będę powoli te mobki zabijał. No i będzie szansa na to, że padnę, nie? O, górek Heart Charm. A to chyba nie jest za wiele warte. No co to daje? A ten Great Ignore to jest do setówki. O, poleciał jakiś glyf. No, zobaczymy co to. I on daje Area of Effect i Multicast. No to tak średnio dla mnie. Tego glyfa to bym prędzej grał na jakimś White Mage'u bardziej. Coś takiego. O, jakiś kolejny glyf poleciał. Minion Mastery. Ciekawe, czy dużo ludzi gra Necro. Jeżeli tak, to taki glyf mógłby być, no, w cenie. Też zależy, jakie quality, nie? Właśnie, zobaczmy to. 43 i 85. No, ten 85 powiedzmy w miarę spoko. Ale ten 43 to do śmieci. A nie wiem, czy coś można z tymi glyfami robić? Jakoś je przerabiać albo coś? Czy po prostu one idą do NPC-a na sell? Wizard Potion. Poka. To by mi się przydało w sumie. Rapid Caster. Cast Rate. No, powiedzmy pod teleport. O kurde, patrzcie co poleciało. I to w dungeonie. Heroic Body Armor. Ale takie średnie rolki. 3 na 3 i 3 na 5. Dobra, zobaczymy sobie później, ile to warte. Kurde, ten dungeon trochę wolno idzie. Bo tu jest taki problem, że jak mobki wybuchają, to lecą te kulki wszędzie. I one sporo biją. Dlatego ja powoli sobie zabijam te mobki. Żeby nie paść, no bo szkoda kluczy, nie? A jeszcze trochę tego dunga mam do zrobienia. O, znowu minion mastery. I zobaczymy, jakie quality tym razem. Uwaga. 65, czyli do śmieci. No i tyle, dungeon zrobiony. Fajny dungeon, jeżeli chodzi o... Ty, nie zrobiony? Co, jest gdzieś mi jakiś mobek został? Nie mogę odpalić skrzynki. UTF? A tu mogę? Pa, tu mogę. Zaper. A czemu skrzynki nie mogę otworzyć? Halo, halo. Dobra, tam jest mobek na środku, ja pierdziela. Dobra, teraz. O, da radę. O, i knifeik poleciał, fajnie. Knifeika akurat używam. Już mam 6. Także ten dungeon jest fajny. Bo tutaj, no, chyba ponad 3k expa do glyfa. Zgarnąłem na jednym dungu. Na trzech kluczach. A na tym poprzednim tylko 900, także jest dużo lepszy. Jeszcze mam klucze na jedną wyjściówkę. Także zrobimy sobie. No i kolejny dungeon zrobiony. Cyk. Wbijamy. Uda się wbić level? Niestety jeszcze nie. Troszkę brakło.
Jeszcze pójdziemy sobie zobaczyć, ile jest ten heroik warty. Tundra Hunter Long Coat. 120k. Plus 2,5. No, czyli lipa. Za 120k mogę wystawić. A te glyfy pod minionki? Po 30k. No, zawsze coś. Dobra, póki co tyle. Następnym razem staram się mniej gadać, żeby więcej dungeonów zrobić. Myślę, że w kolejnym filmie zrobię sobie te wszystkie klucze. A póki co, tyle.